witam Was serdecznie, z tej strony Patryk. Wracamy po krótkiej przerwie, niezamierzonej przerwie. Niestety zdarzył się taki mały wypadek u mnie w gospodarstwie. Jak to zawsze bywa w pośpiechu, jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy i tutaj to się sprawdziło w moim przypadku idealnie. I podczas załadunku rzepaku, podczas awarii, właśnie naprawiania tej awarii, wyciągania, wciągania żmijki podczas załadunku, gdy tam już tir podjechał, już wszystko robione na nim. Niestety przy ponownym wkładaniu żmijka spadła mi na rękę, nie wiem czy widać. I złamanie w trzech miejscach kości śródręcza. 6 tygodni w gipsie. Już ponad 2 tygodnie w tym gipsie chodzę. Ale i tak obyło się bez większych powikłań, bo była wizja nawet operacji tej ręki, co wiązałoby się już z tym, że nie wróciłaby ta ręka do pełnej sprawności raczej nigdy, tak jak powiedział mi pan doktor. Także się szczęście w nieszczęściu, że nie jest źle. Jakoś działamy, może nie jestem do końca sprawny, bo kciuk sztywny, no ale palce działają, także możemy jakoś działać. Co prawda musimy działać. Sezon ruszył i na polach, i w firmie, i nie ma czasu na chorobę, na chorobowe. Niestety tutaj musimy działać jak tylko możemy. Niektórych rzeczy nie mogę zrobić, ale w większości jakoś powoli, różnymi sposobami, nawet bez tego kciuka sobie daję radę. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy na polu. Na polu uprawionym, na którym siejemy facelię. W rolach głównych Case Maxum, ten, który widzieliście w poprzednich filmikach, oraz sprzęt, którego jeszcze nie widzieliście, czyli mój siewnik Masio Gaspardo Aliante 300+. Myślę, że za chwilę wyjdę, jak się obrócę potem, i pokażę Wam, jak to wygląda. W tej chwili wysiewamy samą facelię w ilości około 8 kg na hektar. Wcześniej od rana zasieliśmy 4 hektary bodajże, może troszkę ponad 4, albo niecałe 4, muszę obliczyć, faceli z wsiewką trawy, z wsiewką kostrzewy czerwonej. Będzie to plantacja nasienna w przyszłym roku. W tym roku zbierzemy sobie facelię, a za rok zostaje trawa i będziemy ją zbierać po raz pierwszy na nasiona. Tak zawsze jest przy kostrzewie bynajmniej, że w tym drugim roku dopiero zbieramy plon i możemy sobie ją wsiać w jakąś inną roślinę przy okazji. Mamy dzisiaj sobotę, końcówkę marca, nawet dokładnie nie wiem, który dzisiaj jest niestety. I siejemy. Plany były, żeby zasiać troszkę wcześniej, ale facelia jest tak... Facelie ogólnie inne, wszystkie drobno nasienne są dość upierdliwe. Chciałem to zrobić po prostu, prosto w orkę, która była zrobiona tam jesienią, ale podjąłem decyzję, że jednak tą ziemię trzeba ruszyć, żeby ona nam troszkę przeschła, napowietrzyła się, bo niestety przy tych uprawach drobnonasiennych jest ten problem, że nawet gdy zasiejemy w taką zimną, nieobrzaną glebę, jeszcze troszkę za mokrą, przychodzi opad deszczu. Nawet nie musi być to duży opad deszczu, i się okazuje, że ziemia się zasklepia i rośliny nie schodzą i musimy to przesiewać. Dlatego podjąłem decyzję, że jeszcze jeden dodatkowy zabieg, trochę więcej paliwa spalimy, ale robimy to konkretnie i co ważne, odejdzie nam wtedy jeden zabieg wałowania. Już tak robiłem nieraz. Trochę teraz przeszuczyliśmy tą glebę i siejemy bez zagarniaczy na samych kółkach dociskowych, na dość mocnym docisku, tak żeby te warunki do wschodu były jak najlepsze i nie było trzeba wałować. Dzisiaj według mnie warunki do siewów idealne. Lekko się kurzy, tak jak to mówią starsi ludzie, że idealne warunki jak się lekko kurzy. Lekko się kurzy, także myślę, że jest naprawdę, naprawdę fajnie. Tak jak wspominałem wcześniej, o, tutaj na dołku jeszcze może być trochę mokro, ale tylko taki malutki kawałek. Wysiewamy 8 kg na hektar. Dzisiaj też się postaram, nie wiem czy dzisiaj mi się uda. Dzisiaj podamy RSM wraz z wodą i cukrem, bo przecież faceli nie możemy pryskać, na chwasty. Oczywiście, jeżeli zdążę.
i faceli na razie to wszystko. Facelia jest taką uprawą, pokrótce mówiąc, że im mniej, tym lepiej chyba. Ja już się nieraz o tym przejechałem, że nawoziłem facelię tak konkretnie, książkowo, nawet więcej niż było zalecane. Czy to fosfor, czy to potas, czy najgorsze azot. Potem się okazywało, że mieliśmy dość sprzyjający rok, facelia była piękna, wyrosła, przychodził okres kwitnięcia, facelia się położyła i pszczółki nie miały jak jej zapylić. I po faceli, i facelia 100 kilo, 200 kilo, lepiej, że ona była trochę słabsza, stała nam do końca i wtedy mamy najfajniejsze plony faceli. Tutaj dużo też od nas nie zależy, bo wszystko głównym czynnikiem jest pogoda podczas kwitnięcia. Jeżeli będziemy mieli taką deszczową pogodę, to co byśmy nie zrobili, to i tak dużo kwiatów będzie niezapylonych i nie będziemy mieli nasion. Jesteśmy już na zewnątrz. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać i dobrze widać, bo jeszcze nie mam obycia z tą kamerą i nie wiem dokładnie, jaką ustawiać. Dzisiaj też był mój brat, u Krzysia tą kamerę zabrał. U Krzysia jakaś akcja była, bodajże siew nawozów pod kukurydzę. Postanowiłem, że dzisiaj tą facelię będę siał i też coś dla Was nagram. Agregat uprawowo-siewny Masio Gaspardo na bronie aktywnej. Wał Packera, to jest bodajże, to jest ten większy wał, zapomniałem, jaka średnica. Uważam, że wał bardzo dobrze się sprawdza. Nigdy nie miałem problemów, czy to z zapychaniem się, stawaniem. Dużo pomaga akurat tutaj w siewniku Masio to, że przed wałem mamy włókę i nawet jeżeli ta ziemia jest bardzo pulchna, piaskowa, tam gdzie właśnie wały Packera potrafią się zapychać, tutaj ta masa jest jednak dozowana i możemy tutaj sobie to w łatwy sposób regulować. Wał, jeżeli mamy skrobaki dobrze ustawione, jak mokro by nie było, zalepić nam się nie powinien i z tym problemu raczej nie. No ja jeszcze nie miałem, a sieliśmy naprawdę, bo tym zestawem sporo też sieliśmy, siejemy na usługach. Siedliśmy czasami w ekstremalnym błocie i nigdy nie miałem problemu, żeby mi się ten wał zalepił. Po prostu dobre ustawienie skrobaków. Zawsze coś tam lekko na nim będzie, ale jeżeli mamy te skrobaki dobrze ustawione, to raczej problemu nie ma. Jeżeli chodzi o sam siewnik, siewnik Gaspardo, siewnik pneumatyczny, siewnik, z którego jestem jak na razie bardzo zadowolony. Był taki zakup spontaniczny. Miałem poznaniaka, 4-letniego bodajże poznaniaka, bądź 5-letniego. I to była chyba jedna z najgorszych maszyn w moim gospodarstwie, którą zakupiliśmy. Od samego początku były problemy. I to były problemy głównie z ilością wysiewu i ze skrzynią. Różne naprawy, różne tam kwestie wchodziły w grę, a i tak nie mogliśmy tego dograć. Jak nie było za mało, to było za dużo i za każdym razem było źle. Jeżeli chodzi o zboże, to jeszcze jakoś tam szło to ustawić, ale przy uprawach drobnonasiennych, jak my sieliśmy, czy to właśnie facelia, czy trawy, czy babka, płeśnik, czy chociażby rzepak, ile razy ja przysiewałem 2 razy pole i zdarzyło się 3 razy, bo ustawiliśmy jeszcze raz i było źle i przyjechał przedstawiciel akurat z firmy sprzedającej Gaspardo, powiedział, że ma na placu taki siewnik, jest powystawowy, w dość fajnych pieniądzach, no i szybka decyzja, kupujemy, bierzemy, tamtego wystawiliśmy, znalazł się nawet kupiec w dość szybkim czasie i mamy siewnik pneumatyczny, jeden aparat wysiewający, później ziarna rozprowadzane są za pomocą powietrza, skrzynia ładunkowa w okolicach, nie wiem, czy będzie widać nasionka faceli. Skrzynia ładunkowa w okolicach 1000 litrów bodajże. Jak tak pełno nasypiemy, to 800 kg pszenicy się mieści, ale niestety mamy trochę za mały ciągnik i ma problemy, jeżeli tak dużo nasypiemy tej pszenicy. Nie tyle ciągnik, co pompa już daje ostro popalić. Tutaj mamy 24 redlice bodajże, bądź 5. Tu mam tak pozaznaczane, bo czasami niektóre uprawy sieliśmy co drugą redlicę i miałem zaznaczone po prostu, które redlice odciąć, pozakładać takie specjalne zatyczki, które tutaj do tego są. Siewnik napędzany hydraulicznie,
tego też chciałem, tego oczekiwałem, to był taki podstawowy wymóg. Nie wyobrażam sobie siewnika pneumatycznego, który jest napędzany z wałka i trzeba cały czas trzymać jakieś tam obroty, żeby było takie samo ciśnienie. Ja tutaj w każdej chwili mam takie samo ciśnienie, takie same obroty wentylatora, a mogę sobie tymi obrotami wachlować, a to bardzo ważne jak dla mnie, z tego względu, że gospodaruję na mozaikach i dzięki temu, że te obroty mogę sobie zmieniać i mam agregat aktywny, który uważam jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo są różne opinie na ten temat. Dla mnie to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mają ciągnik, który ma półbiegi, siewnik pneumatyczny, który jest napędzany hydraulicznie. Ja w każdej chwili mogę sobie sterować i szybkością, i wysokością obrotów. I tak, będąc na górce gliniastej, schodzę często 2-3 półbiegi, dodaję obrotów, żeby lepiej rozbić tą glebę, doprowadzić do takiej struktury gruzełkowatej. Natomiast na tych lżejszych kawałkach, czy lżejszych miejscach na moich polach, przyspieszam 2 półbiegi do góry, w zależności od tego, ile ciągnik poradzi, bo on niestety nie ma zapasu mocy przy tym agregacie, i zmniejszam obroty tak, żeby nadmiernie nie rozbić tej gleby i nie zepsuć jej struktury na tych słabszych miejscach. Tutaj widzicie, jak pole wygląda po siewniku. Uważam, że robi naprawdę bardzo dobrą robotę. Nie ma większych problemów, nawet właśnie jak mieliśmy zasianą trawę w tym roku, kosił mi taki jeden chłopak, tam zabierał tą trawę, to mówił, że u nich po uprawie osiemnym, jeżeli chodzi o koszenie potem trawy, to jeżdżą z 8-9 na godzinę. U mnie spokojnie przekraczał 10 i mówił, że równiutko, bez żadnych podskakiwań i bardzo dobrze się to mu kosiło. Może są to troszkę większe pieniądze niż polski agregat, ale uważam, że jak zasiejemy, tak zbierzemy. Także ten siewnik jest taką podstawą. Znaczy jednym z wielu elementów, który buduje nasz przyszły plon. Bo jeżeli dobrze zasiejemy, potem dobrze zadbamy, pryskamy, nawozimy, każdy poszczególny czynnik ma duży na to wpływ. I dlatego też ważne, żeby ten siew, który jest na samym początku, był dobrze wykonany. Ogólnie do tego zestawu jeszcze mam wał na przedni tuł, skrętny, 3-metrowy Cambridge'a. I fajną robotę by tutaj robił, ale niestety ja dzisiaj z tym palcem i z tą ręką nie mogę zbytnio, bo tam trzeba kilka kombinacji guzików robić, żeby to opuszczać, podnosić, robić funkcję pływającą. I byłoby to dla mnie zbyt bardzo uciążliwe. Dlatego decyzja, że dzisiaj siejemy tylko z samym obciążnikiem. Siewnik waży sam w sobie około 2,7 ton. Także to jest już taki siewnik dla troszkę większych ciągników z większym udźwigiem. Nie ma szans, żeby tutaj jakiś ciągnik około 90-100 koni sobie dał z tym radę. Bo nie da radę sobie podnosić. No i na pewno musi być to ciągnik na 6 garach. Najlepiej, żeby był to na 6 garach, żeby był troszkę dłuższy. Tutaj przy tonowym obciążniku z przodu i 500 kg w skrzyni i tak potrafi przód nam podnieść. Jak mam wał z przodu, mogę spać do pełna, wał waży tonę 400 i wtedy większych problemów nie ma. Tutaj mi tutaj to się jakoś opuściło, nie wiedzieć czemu, no ale dobra, ja nic z tym nie zrobię. Jak widzicie, redlice talerzowe, za każdą redlicą mamy kółko dociskowe. Są dość mocno ustawione, żeby mocno dociskały tą glebę. Faceli szukać w glebie to naprawdę trzeba mieć chyba dobre oczy. Ja mam zaszłowy wzrok, żeby ją znaleźć. Jak siałem wcześniej z trawą, to trawę znajdowałem, to wiedziałem, że ta głębokość jest dobra, ale tutaj widzę, że też jest dobrze. Lekka brustka, potem od razu przyciśnięta, zaciśnięte nasiono, tak żeby te warunki do wschodów były jak najlepsze. Także jeżeli stoicie przed wyborem jakiegoś agregatu uprawosiewnego, ja akurat polskich takich zestawów, szczególnie z Unii, wejdę może do środka i sieję dalej, bo mam mało czasu do wieczora, a potem wyjazd i chciałbym dzisiaj skończyć, ale nie wiem, czy mi się uda skończyć, bo jeszcze mam do zasiania około 4 hektarów bodajże. Ale z Unii ten siewnik tragedia, no nigdy w życiu bym więcej tego nie kupił, nikomu nie polecam.
Chyba, że coś zmienili, w skrzyni jest lepiej. Albo ktoś ma mniejsze wymagania. Może te wymagania były z mojej strony zbyt duże, jeżeli chodzi o osiewnik. Ten zestaw wyszedł w bardzo fajnych pieniądzach, dzięki temu, że był powystawowy. Jestem bardzo zadowolony. Sieję u siebie corocznie te 50-60 hektarów. W tamtym roku na usługach samego rzepaku zasieliśmy koło 80 razem ze swoim hektarów plus zboża. Także trochę ten siewnik sieje. I jak na razie problemów nie było. Zakup w 2015 roku. 2015, 16, 17, 18. Piąty sezon nim siejemy. W tym samym roku zakup, co opryskiwać. Dobra, dzisiaj taki vlog z tego, jak siejemy, jak to robimy. O, już pipczy, że nie było ciśnienia. Siejemy ogólnie w okolicach tam 7 do 8 km na godzinę, tak żeby zachować jak największą precyzję. Do 10 na godzinę naprawdę fajnie tutaj tym siewnikiem można wysiać. Ciągnik nie ma lekko, nawet teraz już schodzi z obrotów. Szczególnie nie ma lekko, to co zauważyłem i trzeba się bardzo nad tym zastanowić, że jak nie włączy mi się power boost, a czasami się włączy, czasami nie. O, kamień. Nie wiedzieć czemu. Jak nie włączy power boost, to ten ciągnik ma co robić. Według producenta ten zestaw potrzebuje około 160 koni i myślę, że tak jest. Jakby miał jeszcze cięższe gleby, to by było wielki problem. Dzisiaj tak ten vlog na szybko, przepraszam, bo miałem dodawać, kręcić te vlogi troszkę częściej, żeby było to tak systematycznie, ale niestety przez tą moją niezdarność i to, że złamałem tą rękę, to wszystko się obsunęło, bo oprócz tego, że w gospodarstwie tak zaczęły się też prace, to w firmie mamy teraz kocioł od 6 do 22. Zamówienia, to wszystko trzeba rozwozić. No, sezon na chemię, tak? To jest to taki okres teraz najważniejszy i tego nie można odpuścić. I jak najwięcej w tej sferze działać i złamana ręka tutaj nam nie może przeszkodzić, bo to byłyby zbyt duże dla mnie straty. Myślę, że jutro, jak mi się uda, nagram jeszcze jedną część dla Was. Jedną albo dwie. Może dwie osobne. Jedna o rzepaku i o sytuacji, jak to teraz u mnie na tych polach wygląda. A druga o pszenicy, bo o pszenicy jeszcze nic Wam nie opowiadałem. Bym powiedział, jaką mam strategię, jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów, bo jeszcze na niektórych polach nie mam zwalczonych tych chwastów, niestety, bo na jesień nie zdążyłem. A druga rzecz, co myślę, że fajnie wychodzi, jeżeli chodzi o ochronę grzybową w tym roku, co już się pojawia na plantacjach, bo już pojawiają się te choroby i co by było warto w najbliższym czasie zrobić. A dzisiaj chyba to na tyle. Już parę minut gadam. Nie wiem ile, bo oczywiście nie spojrzałem na zegarek jak zawsze. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tym razem. Jakaś nowa maszyna, coś nowego. Takich agregatów w Polsce jest mało. Także mam nadzieję, że będzie się fajnie Wam to oglądało. Niedługo może spotkamy się razem z Krzysiem. Będziemy ustalać tematy odnośnie poletek kukurydzianych. Może razem coś też nagramy. A teraz to tyle. Ja nadganiam robotę, bo to jednak jak człowiek gada i się skupia też na gadaniu, to trochę wolniej to wszystko schodzi. No i kolejne jeden lub dwa odcinki w najbliższym czasie. Nie wiem kiedy to wejdzie, mam nadzieję, że jak najszybciej. A jeszcze na koniec, bo zapomniałem oczywiście, dziękuję Wam wszystkim za te wszystkie pozytywne komentarze, bo ich jest naprawdę sporo. I to bardzo, uwierzcie, bardzo motywuje do dalszego działania. Cieszę się, że Wam się podoba. Cieszę się, że jest dużo łapek w górę, dużo pozytywnych komentarzy. Pozytywne telefony od naprawdę konkretnych osób, które chcą się czegoś dowiedzieć i z którymi można fajnie porozmawiać. To daje takiego naprawdę kopa do dalszego działania. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Będę mógł dla Was nagrywać, filmiki będą się Wam podobać i będę dzięki temu mógł
w dalszym ciągu tworzyć, pokazywać, jak to u mnie w gospodarstwie i w firmie wszystko funkcjonuje. To jeszcze raz, dzięki wielkie. Subskrybujcie kanał, dajcie łapki i bądźcie na bieżąco. To na razie, cześć.